Voila! We're back. Thanks, Deacon. Let's try to keep these transfers to a minimum, okay? Hey, come off it. That's entirely up to your initiate, my friend. I'm not the one leaving so many digital footprints around Paris you might confuse them for tiny doggy pats. Noted. We'll call you if we need you. Dobra, czy jest jakaś misja? Jest tutaj, co? Jest w naszej siedzibie od razu. Dobra, jest w siedzibie. To wracamy. Polecą głowy? Nie polecą. Pieniądze są. Tutaj sobie później uzupełnimy, ale... Najpierw misja. Misja jest najważniejsza. Od misji zależy wszystko. No to tak. Pierdzącego nie ma. Sekwencja ósma. Królewska korespondencja. You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. More fetch and carry work, I imagine. Two master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? Is none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. Ready? Aim! Fire! Good work. Back to your posts. No! Jest rewolucja. Na całego. Śmierć tyranowi. Dobra, dostań się do pałacu. Elitarny uczeń. Tu jeszcze tą skrzynię sobie może... Może sprawdzimy. Ale nie, nie ma gdzie. Nie, tutaj nie wejdziemy tak łatwo. To może... Tam widzę wyrwę. Tam widzę jakąś wyrwę. Dobra, to fajnie, to fajnie. Skrzyneczkę to jakąś przy okazji wam pokażę, bo drugi level mamy. A, tu są zbiry. Tu jest pewno tych zbirów. Berserkiem nie zrobię. Tu się nie wtopię. No to będzie trzeba górą. Będzie trzeba górą. Ale tam jest idealne wejście. Wow, ale śpiewy. No, powiem wam, że teraz się zagęszcza atmosferka. Nie ma już pierdzącego. Tu mają obstawę i to sporą. Wiecie co? Chyba na widmowym ten by musiał iść. Najgorsze, że to nie ma takiego zasięgu, nie? To jest masakra. To jest masakra, bo niekiedy nie wiadomo, jaki to będzie miało zasięg. Tamten mnie widzi? Dobra, jeszcze tamten mnie widzi, tak?
Gołąb na dachu. Ten na pewno już... Ten na pewno już by mnie widział. I teraz tak. Dobra, fajnie. Fajnie, czyli tylko ten snajper. Ale my sobie wchodzimy. Nie, Arnold sobie nie wejdzie. On woli się wygłupiać. On już tak będzie miał. Gabinet króla. Dobra, spokojnie, tu idzie jakiś większy amant. Dobra, troszkę ich mniej. Ten mi się do góry nie podoba. Kurczę, ale go wyciągnął. Gdzie on będzie szedł? Bo tam jest gabinet? Tu ktoś go obserwuje, tego dziada? Gabinet będzie raczej tam na wprost, tam gdzie się świeci. Oj, oj, oj. Dobra, to idę. Tam. Dobra, w sumie zrobię tak. Spoko. Teraz zobaczmy. Oj. Co tu się stało? Ciekawe, kto go ściągnął. Ten? Dobra, sprawdzimy te rygle na drugim levelu. Oj, tu są dwa. Minimalnie, ale tutaj mała jest ta powierzchnia. Niby tak łatwo zrobić, ale... Ale nie, idealnie łatwo nie jest. Dobra. Powiem wam, że aż tak idealnie nie jest. Może by trzeba mieć trzeci level, żeby tak dwójka fajnie wchodziła. Dobra, mamy czysto. A. You certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister though, if you don't mind my saying. Serving as rear guard, are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king? Ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. No to witam Napoleona, witam. A teraz się tworzy ten film, nie? Z Joaquinem Phoenixem. Będzie fajny. No i czuję, że będzie fajny. Akurat ten o Napoleonie. You were saying? Very nicely done, my friend. Incredible. Find your prize. A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. And may I suggest we leave? Quickly. What is that? Our way out. Cover me, would you? Witam, panowie. Zrobimy to szybko i boleśnie.
Broń Napoleona. Ja? W zakonie Feniksa. Dobra, tu sobie tak damy. Oj. Ale dostał lutę, nie? Dobra, mamy trzech, to już trzeba się w miarę ogarnąć. Ale ładnie paruje z tyłu. Super sprawa, fajnie to teraz wygląda. Z jednym to tak, no tak wiecie, spokojnie, ale jak trzech do parowania, fajnie wygląda. Fajnie. Dobra, ja sobie przeszukam, bo tam lekarstw chyba nie mam. Za dużo, oj. A, od tego nie ucieknę. Od przeznaczenia nie ucieknę. Dobra, daj jeszcze jedno. A, to jeszcze muszę naładować. Nie ma lekko. Dobra, to ten mnie troszkę wytrąca. No chciałem go strzelić, ale nie mogę. Nie, strasznie to mozolnie idzie. Nie, on by musiał to przeładować. A dziwne. Dziwne. Że on tak nie ogarnia w miarę szybko. Let's go. Search everything. I want those documents. Him. But damn. Yes, Captain Rui has that effect on people. Friend of yours? A persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. No dobra, nie mam. I don't suppose you've ever considered military service. I'm not much for following orders. Ah. Nie, nie. Bane of generals and statesmen everywhere. An individualist. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. 10 lat. Bonaparte is my name. Napoleon Bonaparte. Second lieutenant of artillery. For now. Arno Dorian. A pleasure. And as a personal favor, if anyone asks, I was never here. Watch the whole thing from a furniture shop across the carousel. A face in the crowd, of course. Niskiego wzrostu. Wybitna postać. Ale Arno bardziej bojowy. Idziesz, Napoleonie? Co ci się stało? Masz jakieś ukryte wejście? Ja mam, po meblach. You may want to take cover. Z iPhone'a żeś to... Everything all right, sir? Fine, Corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. What about Rui? Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. No, to ładnie. Napoleon Bonaparte. Jaka armata, nie? Wcelowana. Idealnie. Idealnie. I co, już jej nie ma? Wzięli? Dobra, troszkę sobie uzupełnię zapasów. Lekarstw i tak dalej.
polecimy na kolejne misje. Masakry wrześniowe. This morning I was accosted by three men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout "Long live the Republic" to prove my allegiance. I suppose handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted "Long live the Republic." A man of principle. Life is more valuable than dignity. But this is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison, but the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech making. Fiu, fiu! Z asasynem do władzy? Weapons. Nobody try anything. Come on, boys, find me a warden. No jest. Zlikwiduj Ruliela. Zbadaj obszar, wejść mamy 5. Sekretne wejście 1. O, chciałbym. Jedno sekretne wejście. Może tam? Okazja do wsparcia. Okazja do odwrócenia uwagi. No dobra, ale fajnie tutaj macie, ładnie. Podoba mi się, tam jest takie jedno główne wejście, nie? Most wymiany. Zobaczę sobie właśnie tutaj. Tu bym sobie dołem mógł dziabnąć, co? Macie tu jakieś wejście? Tak. Tu coś można ogarnąć. Zastrzeżony. Tylko dla asasynów. Wszyscy są wyżej, nie? Tam jest ten Rulie, ale my jak szczur w kanałach. Ale drapka jest, wszystko jest. Elegancko. Tylko czy tu nie ma zbirów? Jeszcze nie. O dziwo, tu jeszcze nie ma zbirów. A gdzie jest ta okazja? Jeszcze wyżej? Tak, jeszcze wyżej. Dobra, tu by trzeba po schodach tylko... Tu się chyba już nie przetniemy. Zabij zbirów. Aha, okazja tu jest. To mamy tych trzech. Jeśli próbują anything, shoot them. You'll go to the guillotine for this. Okej. Ty się tylko obróć, chłopie. Dobra. Takie dwa zbirki to na śniadanko. Bez croissanta. Ktoś mnie jeszcze widzi. Dobra, dwóch tu leci. Dwóch tu leci świrów.
Oh no. Oh no. Kurde, przestań. Dobra, będzie go trzeba zestrzelić. Chłopa. Czyli wyzwoleni strażnicy. To są ci. I okazja na odwrócenie uwagi. Ciekawe, gdzie jest to sekretne wejście. Ciekawe. Fucking hell. What a mess. What do we do with the bodies? Kurczę. What are you waiting for? More traitors to deal with. Look at these posh bastards. Super. Teraz tak, tam mamy jeszcze okazję do odwrócenia uwagi. What? Co to mu się stało? Ale ich tu ściągam. No, elegancko, elegancko. Zaraz ktoś mnie tutaj pewnie przyłapie, ale... Ja będę pierwszy. Idziemy... Basztą, idziemy basztą do góry. Ten się patrzy po prostu w ścianę, nie? Oni są najlepsi. Jaka ładna ściana. Death to the traitors! Beat them back! Vive la revolution! Steady! Enter the breach! Hold that line! Kill them all! Keep your guard up! Czy on się po prostu z nimi bije? Ja nie biorę udziału? Nie wierzę. Nie wierzę. Okej, ale tu jest chyba już odwrócenie, co? Czy to wyzwoleni? Nie, to chyba nadal wyzwoleni. Tam jeszcze gdzieś wyżej. Ciężko jak te ikonki znikają. Te ikonki po prostu znikają. Ciekawe, gdzie jest to sekretne. Dobra, jest dwóch. Tam się jeszcze klepią. No można by tamtych ocalić. Był to kto? Był. Był i się zmył. Dobra. Tam widzę, że sobie jeszcze wchodzą w górę. Oj. To by było fajne, zobaczmy. Oj, teraz to jak jest na pierwszym levelu i nie trafię, to już jest fajnie. Czyli tak, tutaj mamy jakieś wyjście. O! O, proszę, proszę. I już na górę. Tylko gdzie jest to nasze odwrócenie? Tam jest jakieś odwrócenie uwagi. A, dobra. Rozpal ogień. Nie chciałbym, żeby mnie ten tutaj zauważył. To by było fajne, to by było fajne. Zrobimy wszystkie, nie? Okej. Rozpalaj, Arnoldzie. Ogień rewolucji. Tu są snajperzy. To już mi się mniej podoba. To już mi się mniej podoba. Jakby tutaj pocisnąć, żeby mnie nie widzieli. Może tu? Pod ich nosem? Okej, jest spoko. Usunięci snajperzy. I została szuja.
Tu by można boczkiem, boczkiem i na tamten pałąk. Okej. Hi. He's lost a bit of weight since last you saw him. Hold it, you! No. Tyle można było. If you have orders to remove us from this hall, you must also get authority to use force. For we shall yield to nothing but bayonets! Ah, but to administer is to govern. To govern is to reign. That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Pathetic, isn't it? Surely, France deserves better. What was that? Palais de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's tight. Told you I could make him talk. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grandmaster. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grandmaster. If not two. Let's just get him bleeding! No, you don't! Touch it. To co, uciekamy? Uciekamy, jak asasyn. Ziup. Ziup. Fajna akcja była. Bardzo fajna akcja była. Dobra, jest spokój. Zabójstwo z krawędzi? Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Masakry wrześniowe. O, fajna misja. Ale tam widzieliśmy kolejną osóbkę. Kolejną osóbkę zamieszaną w towarzystwo. Dobra, ruszam dalej. A teraz wielki głód. I tutaj zmieniłem sobie... fajny strój. What do you know about grain merchants? Good to see you too. Most of them are very poor just now. Why? I have a lead on Germain. He has a woman named Marie buying up grain shipments and diverting them to a private dock. Marie Levesque? You know her. The Levesques have been Templars since the Third Crusade. Marie was the only one who argued against Germain's exile. I'm not surprised she's thrown in with him. Any idea where we might find her? Not her, no. But what little grain makes it to Paris these days is unloaded at the Hôtel de Ville docks. Promising. I'll start there. Perhaps I can learn something of Madame Levesque's whereabouts. Widzieliście tego chłopa? Albo tego? Czy on tak będzie stał? Tak. On jest niewzruszony i niewstrząśnięty. A my jesteśmy niezmieszani w tłumie. No dobrze, Marie, Marie, co mamy z tobą uczynić? Pani Mario, jak pani się tutaj do pana Germaina zaleca, no nie będzie innej możliwości. Jest tylko jedna. Hey! Come back here! You've missed the key, you dopes! Where are you going? Do Wąchocka. Oj, tutaj boczkiem. Oj, fajne, fajne. Jest pościg. My drogą lądową, oni wodną. Kto będzie pierwszy? No nie wiem. Na razie oni. Ale tu by trzeba jakoś ładnie na szagę. Tak, pozdrawiam wszystkich z Wielkopolski. Oj. Ciekawe, czy to jest na...
Oj, tam był kotylion. Ciekawe, czy to jest na skrypcie. Często jest po prostu, żeby gdzieś dobiec i oni później przestaną tak lutować, ale... No, ale może teraz będziemy mogli wskoczyć. Dawaj, dawaj. Jakieś błędne ogniki. No, zwolnij ta. Unikaj kontaktu z wodą. Oj. Come here, you maggot! I'll grind your bone to spite of powder! Ja w sumie unikam. Jest jakiś wyciąg. Krzesełkowy. Pyk. Szybki wyciąg. Zmniejsz odległość do celu. No chciałbym. Ale to oni tak się śpieszą. 60. No tam mamy ewentualnie górę. To i tak Arnold, że nas słucha i biegnie do przodu. To jest naprawdę cudowne. Nie, tutaj. Tutaj poszedł. Po betonie już, troszkę po wodzie. Okej, okay, czyli skrypt. Heave to! Tie off the bowline! Captain! Any problems? No, madame. You have your orders? Here, madame. Good. And I'm instructed to tell you to make certain one of the bags leaks. Yes, madame. Get to work! Madame. Ja wam dam. Marie Levesque. Ziup. Nie wzniecaj żadnych alarmów. Nie mogę obiecać, nie mogę obiecać. A ty potrafisz nurkować? Nie, takiego czegoś cię nie nauczyli, nie? Obszar zastrzeżony. Ja się troszkę oddalę. Aha. Rozkazy. Rozkaz, rozkaz. Uspokój się, strzelcu. Wyborowy, niewyborowy. Nie widzisz mnie. Dobra, tu mam fajną pozycję. Tego wyciągnąć, tego podciągnąć. Ten by musiał sobie pójść. I będzie git. Dobra, będzie git. Tylko nie wiem, czy tam z tyłu nikt nie zobaczy. A, ubiłem. Ubiłem dziada. Przez przypadek, ale... Niech będzie. Teraz jesteśmy pewni. Teraz jesteśmy pewni, że już nic nie powie. A tam oczywiście zbiry. Zbiry to nawet w kanałach, nie? Saint-Germain. Okej. Co tam Marie? Co tam Marie? O, żadnych alarmów nie było. O dziwo. Palais Luxembourg. Hmm. And what are you up to there? Pale, pale. Wielki głód. To zrobimy sobie mały głód. Ale się zmieniło otoczenie. Okej, jest misja. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.